Boberek w nowym daily vlogu z samochodu z Massimusiem. Massimusiem? Tak, Massimusiem. Może by się przywitał, tak? Dzień dobry powiedział. Dzień dobry! Witam! To się nazywa chyba dobre samopoczucie. Słuchajcie, my zaczynamy dzień od ogarnięcia różnych spraw, które mamy do załatwienia. Musimy podjechać w parę miejsc, zrobić zakupy, podjechać na chwilę do garażu, zawieźć resztę kartonów, czy w sensie tych pudełek z ozdobami świątecznymi. No, parę takich rzeczy, które po prostu musimy dzisiaj załatwić, musimy dzisiaj ogarnąć. I jaka jest temperatura? Teraz. No. Naprawdę teraz. No. Minus 3. Zimno. Jak nie zimna. Jak na zimę przystał. Zimno. Słyszycie go? No i teraz wyobraźcie sobie, jak Włoch wytrzymuje w takim klimacie. Bardzo dobrze. Mama mi, mama mi. Śmieję się, że jak jest w domu, co to jest? To chodzi Siberia. No, w krótkim rękawku, a tylko wychodzi na dwór, to zamarza. A po prostu... Ale już się utemperował, przyzwyczaił do tej temperatury. Tak. Dobiamo temperare. No właśnie, także słuchajcie, jedziemy, ogarniamy dzień i życzymy wam miłego oglądania. Patrzcie, kochani, co się tu dzieje pod stadionem. Cała masa świętych Mikołajów na motorach. Nie no, genialnie, jak jechaliśmy, to tak patrzyliśmy, gdzie oni jadą. A widzę, że się tutaj ustawili pod stadionem. Jest straż pożarna, chyba... Chyba coś tutaj się dzieje, co tu Babo się Natale. Dzieje. No, Babo ale Natale ekstra. Z ulemoto. Pewnie będą jechać gdzieś ulicami Warszawy. Zobacz, zobacz, Babo Natale z ulemoto. O, zobaczcie. Postanowiliśmy na chwilkę podjechać do Krucho Cakes, bo jestem bardzo ciekawa, jakie słodkości mają teraz w okresie zimowym, więc idę sprawdzić, zobaczymy, czy uda mi się coś kupić. Podjechaliśmy do naszej ulubionej piekarni po bagietki. No i oczywiście, co kupiłam w Krucho Cakes? Massimo, abbas są bola telewizjone, por favore. Patrzcie na to, tort, a dokładnie tarta Snickers. Będziemy mieć po obiedzie dwa kawałki. No oczywiście, jeden dla mnie, jeden dla Massimo. Słuchajcie, po czym poznać, że przyszła zima? Kto ma kota, ten będzie doskonale wiedział, o co chodzi. Widzicie tę górkę tu? Tę górkę? No kto tam może być? No oczywiście, że Pipeta się tu schowała. Pipeta! Słyszycie? Oho. No cześć! Kto tam się schował? Jedną z naszych świątecznych tradycji, którą robimy co roku, bez względu na to, czy wyjeżdżamy na święta do Włoch, czy nie, to jest właśnie panettone, ale nie dla nas, bo to są panettone dla naszych znajomych, po które dzisiaj pojechaliśmy, dla bliskich osób, które zawozimy w okresie przedświątecznym do nich i oczywiście składamy sobie życzenia. Dodatkowo kupiłam też dzisiaj dwie wstążki, złotą i srebrną, które przewiążę tutaj na górze, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No i mamy prezenty z życzeniami, będę musiała jeszcze wypisać kartki i możemy jeździć do znajomych i rozwozić panettone. Jest ich co prawda trochę więcej, ale tutaj na konsoli mi się nie zmieściły, więc stwierdziłam, że pokażę wam po prostu te.
Moi drodzy, tak wygląda człowiek, który wybiera się właśnie teraz na spacer popołudniową porą, gdzie wygląda to, jakbyśmy szli wieczorem, ale jedziemy na świąteczny targ, na Stare Miasto, spotkać się ze znajomymi, którzy będą również z dziećmi. Słuchajcie, temperatura na minusie, więc my opatuleni jak na Alaskę, ale jedziemy, zobaczymy, jak tam wygląda w tym roku ten świąteczny targ. Pierwsze grzane wino w tym roku. Tak jest. Słuchajcie, my już jesteśmy, ale tu jest milion ludzi. Normalnie milion ludzi i posuwamy się metr na godzinę. Dosłownie tak. Zabiegankę, zabiegankę. Komu zabiegankę? Pokaż, dziękujemy. Jeden gratis nie mogę. Pokaż. Czekaj. O, mamy to. Mamy. Słuchajcie, lodowisko jeszcze nieoświetlone, jeszcze zamknięte, ale to już dosłownie moment. Dobra, słuchajcie, żene wino zaliczone, kasztany zaliczone, co teraz idziemy jeść? Teraz koniec pieniądze. Nie koniec pieniędzy, tylko co idziemy jeść? Wajdę ze smalcem? Dobra. Patrzcie, jaki lokal czerwony. Czerwony, poliki czerwone. Nie, teraz to już jestem czerwona, już tak lepiej. O właśnie. Słuchajcie, przeszliśmy całe Stare Miasto, Nowy Świat. Pomyśleliśmy, że zatrzymamy się, żeby zjeść sobie wspólną kolację ze znajomymi. Zaliczyliśmy jeden zapiecek, drugi zapiecek. Oczywiście okazało się, że nie ma miejsca. Gospoda nie ma miejsca. Nie zjedliśmy w końcu pajdy ze smalcem i z ogórkiem kiszonym, ale wsiedliśmy do samochodów i przemieszczamy się w inną część Warszawy, a dokładnie jedziemy gdzie? Lolek! Tak, Lolek! Jedziemy do Lolka, bo stwierdziliśmy... Tak, jak chcesz trochę mięso. Mięso. Chłopaki stwierdzili, że chcą mięso, żadnej kuchni włoskiej dzisiaj, tylko nie, mięso. Cały czas włoski, niedobre. Niedobre, no właśnie. Bo się też polski. Tak, bo myśleliśmy jeszcze może spaka na Napoli, potem była mąka i woda. Tysiąc, słuchajcie, pomysłów na to, gdzie jest. Zapiecek, za dużo ludzi jest. No to mówię, że za dużo ludzi w zapiecku i kolejki, słuchajcie, takie, że po prostu nie ma szans, żeby usiąść. No to jedziemy do Lolka. Idziemy do Lolka i mam nadzieję, że uda nam się tam usiąść i zjeść wspólnie ze znajomymi pyszną kolację.
Dokładnie. No i słuchajcie, jesteśmy już w lolku. Dziewczyny, co macie? Burgery? Burger, cheeseburger. Ciro, my mamy placki z gulaszem, frytki, piwka. Tutaj mamy Martyna ma jeszcze, o proszę, kolejne placki. I czekamy na resztę. A bo będziecie te bizi. Ale to był fajny dzień i fajny wieczór. Słuchajcie, ja tutaj sobie przygotowałam swój napój wieczorny. Pipeta, no pokaż się. Ui. No, no, co kocie? Co kocie, żarło chcesz? No, zaraz ci dam jedzonko. Słuchajcie, ale tak sobie pomyślałam, że chwilę do was pogadam. Nie, muszę zrobić przerwę. Muszę iść dać kotu jeść. Zaraz wracam i do was pogadam. Dobra, jestem. Na zakończenie dzisiejszego filmu muszę poruszyć pewien temat, bo wiecie co? Czasami tak jest, że jak tego nie poruszę, to się uduszę. Cała ja. Ale wiecie co? Mam dzisiaj takie przemyślenia, bo miałam dzisiaj dwie rozmowy z właścicielkami firm kosmetycznych. Ja generalnie jestem taką osobą, że staram się utrzymywać dobre kontakty ze wszystkimi ludźmi, z którymi współpracuję, pracuję, czy to są ludzie z agencji, czy to są właściciele firm, czy to są jakieś osoby, które reprezentują firmy, czy są to osoby, z którymi ja konkretnie pracuję, zawsze staram się mieć dobry kontakt. I dzisiaj dostałam pierwszą wiadomość, właśnie taką, gdzie właścicielka pewnej polskiej małej firmy kosmetycznej napisała do mnie, że to już koniec, że niestety sprzedała firmę. Sprzedała, bo pojawiły się długi, bo nie była w stanie tego spłacić, ciągnąć, sprzedaż nie szła tak jak trzeba. Ja wiem, że ona bardzo walczyła o tą firmę i to przez dłuższy czas bardzo o nią walczyła. Ale nasunęły mi się takie wnioski, zresztą zaraz wam powiem o co chodzi. I potem zrobiło mi się tak naprawdę przykro, no bo ja bardzo tej firmie kibicowałam i mieliśmy okazję kilka razy się spotkać na różnych targach kosmetycznych, porozmawiać, zamienić słowo, byliśmy w jakimś tam kontakcie. Czasami ta firma przysyłała mi paczki PR-owe, niewielkie, bo ja wiem, że to była maleńka firma, której nie było stać na to, żeby robić wielką reklamę i uderzać w influencerów, w celebrytów, żeby firmę rozreklamować. Czy jakąś reklamę, wiecie, w telewizji, w radiu, na YouTubach i całej reszcie. Po prostu to była mała firma, która była firmą rodzinną, polską firmą, tworzącą wspaniałe kosmetyki, ale niestety przyszedł ten moment, że po prostu nie dało się tego dalej ciągnąć. Ja wiem, ile trzeba włożyć w to, żeby popchnąć własną działalność do przodu, a już nie mówię o tym, kiedy jest jakaś sprzedaż, kiedy musicie zainwestować pieniądze w swój własny produkt, nie cyfrowy, chociaż inwestycja w cyfrowy produkt też jakaś zawsze jest, tak? Ile to kosztuje czasu, ile to kosztuje nerwów, ile to jest pieniędzy, a potem przychodzi taki moment, że to nie działa. Ale nie działa dlatego, że produkt nie jest dobry, tylko dlatego, że brakuje tej większej reklamy. A nie bez powodu mówi się dzisiaj, że reklama dźwignią handlu. I tak jest. Szczególnie jeśli wchodzicie na rynek, szczególnie jeśli chcecie rozpromować markę, jeśli chcecie, żeby sprzedaż poszła, żeby ruszyła, żeby zwróciły się pieniądze, które zainwestowaliście, wierzycie w ten produkt, produkty, które tworzycie. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i smutne jest to, że są ludzie, którzy kompletnie tego nie rozumieją. Kompletnie nie rozumieją, jak to jest, kiedy jest sprzedaż, jak to jest mieć własną firmę, własną działalność i jak to jest wydać swój własny produkt lub też po prostu gdzieś tam zaistnieć z czymś, w co wierzymy, w co wkładamy całe serce. I potem miałam, słuchajcie, drugą rozmowę, gdzie z kolei z inną firmą, z właścicielką innej firmy, z którą rozmawiałam na temat negatywnej reklamy, którą się robi wokół tej firmy. Ale nie dlatego, że produkt jest zły, tylko dlatego, że jest reklama z kolei. Że jest reklama,
bo jest to młoda marka, marka, która próbuje się wybić, która próbuje się rozreklamować i ma jakiś tam budżet, uderza w różne osoby. Bardzo często jest to reklama barterowa, są to jakieś paczki PR-owe. No i nie tylko, tak? I niestety, ale w kierunku tej firmy robi się bardzo złą reklamę, że ta firma z kolei idzie w reklamę. I teraz chciałabym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. O co mi chodzi? I dlaczego ja o tym dzisiaj mówię? Bo jest taki trend, coś, co tak się bardzo mocno kreuje, że jeśli jakaś marka uderza w reklamę, zaczyna współpracę z jakimiś twórcami, influencerami, to jest źle. Słuchajcie, to jest źle, bo tak się nie powinno robić, bo nie powinno się współpracować z pewnymi osobami, bo mimo tego, że produkt jest świetny, ma dobry skład, super działa i tak dalej, to jest marka przereklamowana, bo jest wszędzie reklamowana, więc jak jest reklamowana, to jest źle. Już nie mówiąc o tym, że osoby, które wypowiadają się w ten sposób, kompletnie nie mają pojęcia o tym, jak ta marka działa, bo przecież one nie mają informacji od marki, komu płacą, komu nie płacą, jak to jest. A z drugiej strony, słuchajcie, dzisiaj jest też tak, że jakiś czas temu weszła pewna ustawa, która reguluje reklamę. Reklamę przeróżną, tak? W mediach społecznościowych, w internecie i tak dalej. I jest taki przepis, który mówi dokładnie o tym, że dzisiaj, jeżeli dostajesz paczkę PR-ową od jakiejś firmy, to oznaczasz to, że jest to pierwszy raz, to oznaczasz, że jest to paczka PR-owa. Ale jeśli dostajesz już drugi raz taką paczkę PR-ową, to musisz to oznaczyć jako materiał sponsorowany. Nieważne, że nie dostajesz za to żadnych pieniędzy. Nieważne, że nie masz umowy, nie masz podpisanej, to nie jest współpraca barterowa, a paczki PR-owe są paczkami darmowymi. Po prostu wysyła się je do twórców, do influencerów, albo się prosi o to, żeby ją pokazać, albo robi się to całkowicie bezinteresownie, na zasadzie przetestuj, byłoby nam bardzo miło, gdyby się pojawiła twoja opinia, z którą się liczymy, jeśli tak się nie stanie, to trudno i tak dalej, i tak dalej. I trzeba to oznaczać, słuchajcie, jako materiał sponsorowany. To samo w przypadku współpracy barterowej, czyli na przykład podejmujecie działania z jakąś marką, które są całkowicie bezpłatne. Marka wynagradza wam to, że robicie jakieś materiały i reklamujecie tę markę w ten sposób, że dostajecie produkty. Czyli to jest wasze wynagrodzenie. No i oczywiście są współprace, które są płatne, tak? Ale wszystko dzisiaj, wszystko, bez względu na to, czy jest to nowa marka, czy dostajecie pieniądze, czy nie dostajecie pieniędzy, czy jest to prezent od marki, który dostaliście drugi raz, albo drugi raz go pokazujecie, musicie oznaczyć jako sponsorowany. I wy musicie sobie zdawać z tego sprawę, że to wcale nie jest tak, jak niektórzy głoszą, że to jest jakaś, nie wiem, inwestycja w influencerów, nie wiadomo jak idą pieniądze i tak dalej, bo niekoniecznie tak jest. I dzisiaj trzeba to w ten sposób oznaczać, trzeba to w ten sposób pokazywać. Nawet jeżeli na przykład jest jakaś marka, z którą kompletnie nie współpracuję, tak, ale dostałam, nie wiem, pół roku temu jakąś przesyłkę, albo byłam na jakimś evencie, słuchajcie, gdzie były kosmetyki tej marki i ja to pokażę u siebie, to ja muszę to oznaczyć jako reklamę, muszę to oznaczyć jako materiał sponsorowany. I bardzo dużo osób pyta się, na przykład widzi coś takiego i mówi, kurde, reklama, bo to, bo tamto, ale wiecie, no, my musimy dzisiaj w ten sposób postępować, bo jeśli tego nie będziemy robić, to będziemy ponosić za to ogromne kary pieniężne i już takie kary poszły w przypadku kilku osób. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że te osoby, które tak bardzo krzyczą na te firmy, że robią reklamę, że współpracują z jakimiś influencerami, robią to nie dlatego, że produkt jest zły i czy jest to reklama, ale dlatego, że same nie dostały takiej paczki, dlatego, że same nie dostały propozycji współpracy, albo po prostu zostali odrzuceni jako osoby, które mogły gdzieś tam współpracować.
i czują się pewnie pominięci, nie wiem, zazdrośni, bo pokazują marki, z którymi te osoby miały współpracę, które wydają ogromne pieniądze na reklamę. To jest nieprawdopodobne. Na przykład na współpracę z pewnymi celebrytami, którzy biorą ogromne pieniądze z reklamy. Podejmują z nimi współprace ambasadorskie. Te produkty są reklamowane naprawdę wszędzie. I nawet są, słuchajcie, już ci celebryci na przykład są kojarzeni z tymi markami kosmetycznymi. Kiedy nagle pojawia się jakaś inna współpraca i tamta marka odchodzi, wiecie, na bok, to potem jest dlaczego, co tamta już marka jest zła i tak dalej. Ale tam są wydawane ogromne pieniądze, słuchajcie, na taką reklamę, na takie współprace. I te marki już nie są złe. Te marki, które mają ogromne firmy, to są ogromne wieloletnie firmy, które istnieją na rynku ponad 30 lat, mają swoje laboratoria, swoje fabryki, produkują kosmetyki tak, słuchajcie, jeden za drugim, co chwilę wychodzi jakaś nowa seria. Okej, no może i są tanie, może mają jakieś fajne substancje aktywne, nieważne, nie o to chodzi. Ale też współpracują z wieloma influencerami, też płacą twórcom za reklamę, te marki już są okej. Wiecie co, nie wiem w którą stronę to idzie, ale z jednej strony nie ma reklamy, jest źle. Nie ma reklamy, nie ma pieniędzy na reklamę, nie ma takiej możliwości, żeby wysyłać non-stop paczki PR-owe, żeby sponsorować, żeby ta reklama się, wiecie, kręciła, żeby docierała do nowych ludzi, żeby nowi ludzie dowiadywali się o tej marce, o tych produktach, jakie one są dobre, jak fajnie działają i tak dalej. I co za tym idzie, kręciła się sprzedaż, no to jest fatalnie, tak? I zaczynają upadać wtedy takie małe firmy. I jest to przykre. No ale tak to działa. A z drugiej strony, słuchajcie, jest jakaś nowa marka, są jakieś nowe marki, które pojawiają się, istnieją tam powiedzmy 2 lata, 3 lata, 5 lat nawet. Są to marki, które nie są gdzieś tam mocno rozpromowane. I nagle chcą zwiększyć swoją sprzedaż, tworzą nowe produkty, chcą wyjść do innej grupy odbiorców, chcą znaleźć nowych ludzi zainteresowanych tą marką, zaczynają inwestować we współpracę, w reklamę i są... Są za to karane w ten sposób, że robi się im taką antyreklamę. Źle się, słuchajcie, dzieje w tym świecie. Nie wiem, ja to widzę w ten sposób, że każdy biznes musi się opierać na reklamie. Bez względu na to, czy jest to firma kosmetyczna, odzieżowa, makijażowa, perfumy, cokolwiek. W sprzedaży, w handlu tak jest. Musi być reklama. Jeśli tej reklamy nie będzie, to nie będzie sprzedaży. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to jest to jego problem. Ale dajcie żyć, kurde, dajcie żyć firmom, które potrzebują tej sprzedaży, które muszą mieć reklamę, które muszą się wybić, które muszą się pokazać, które mają świetne produkty, firmom, które zainwestowały kupę pieniędzy, ludziom, którzy wiedzą, wierzą w swój produkt, małym firmom, które chcą się pokazać na rynku, polskim markom, które wychodzą z naprawdę genialnymi produktami. Kurde, ludzie, dajcie żyć. Zajmijcie się swoim życiem, swoimi współpracami, swoimi markami, swoimi filmami, swoimi mediami społecznościowymi, ludźmi, którzy was oglądają, ale dajcie żyć, kurde, ludziom, którzy już dopiero zaczynają, którzy dopiero się rozkręcają, żeby nie było takich właśnie sytuacji, jak nagle pisze do mnie właścicielka jednej firmy, ja mam łzy w oczach, bo jest mi strasznie przykro, że firma miała genialne produkty, ale niestety no, musiała się sprzedać, bo nie była w stanie tego ciągnąć. A ja wiem doskonale dlaczego, dlatego że nie było pieniędzy na reklamę, potem się zaczęło robić długi i tak dalej. A z drugiej strony jest świetna marka, jedna, druga, trzecia, które mają naprawdę genialne produkty i muszą być hejtowane za to, że wchodzą gdzieś w jakieś reklamy. Słabe to jest. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, jak wy widzicie reklamę dzisiaj, jak wy na to patrzycie jako odbiorcy, klienci. Ja wiem, słuchajcie, nie piszcie mi o takiej nachalnej reklamie, bo to jest, ja mówię o zupełnie czymś innym, tak? Ja nie mówię o tym, żeby produkt wyskakiwał wam z lodówki i wy macie tego dosyć. Nie, mi chodzi generalnie o reklamę. Reklamę w handlu, reklamę w sprzedaży. Jak wy to widzicie? Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wasze
komentarze w tej kwestii. Ja nie odnoszę się do konkretnych marek i bardzo bym sobie życzyła, żebyście i wy nie odnosili się w komentarzach do konkretnych marek. Piszcie proszę ogólnie, bo nie chodzi mi o to, żeby w komentarzach zrobił się pojazd na jakieś marki kosmetyczne. Absolutnie nie. I jeśli będą jakiekolwiek, wiecie, że ja nie znoszę antyreklamy, nie znoszę czegoś takiego, nie rozumiem tego, nie chcę mieć tego na moim kanale, nie chcę mieć hejtu w stosunku do różnych marek kosmetycznych, bez względu na to, czy ja je polecam, czy nie polecam, ja po prostu nie chcę tego mieć tutaj na swoim kanale. Ja się was pytam ogólnie i bardzo bym sobie życzyła, że jeżeli będziecie się wypowiadać w tych komentarzach, to piszcie ogólnie, jak wy to widzicie, jakie jest wasze podejście, jak powinna wyglądać ta reklama. Także kończę, dopijam swój napar. Dziękuję wam za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do zobaczenia, kochani, buziaki. Pa!